jaś to bywał? Kupiłek se chałupę. A skądeś miał dudki? Dostałek w kredyt unii. A to tobie dali? Hehe, bo wszystkim pożonym dają. Kiedy chcesz więcej wiedzieć, to pytaj się w każdym kredyt union świętego Stanisława i świętego Kazimierza. Albo za 416-537-2181. Kiedy idzie o dolary, to i no kredyt union. Haj! Polski Zakład Samochodowy Max Garage dokonuje wszelkich napraw elektrycznych i mechanicznych. Specjalizujemy się w naprawach automatycznych skrzyń biegów. Max Garage, 5 Tupper Avenue w Etobicoke, tuż obok skrzyżowania ulic Kipling i Horner. Pani Urszula Lipińska po kilkunastu latach praktyki lekarskiej w Polsce od 1989 roku prowadzi sklep zielarski Health from Nature przy 47 Roncesvalles Avenue. Health from Nature oferuje ponad 300 ziół oraz kosmetyki ziołowe, witaminy i minerały, fachowe porady z zakresu ziołolecznictwa. Promocja hipoteczna w Polskiej Credit Union. Każda nowa hipoteka bierze udział w losowaniu $1000 w gotówce. 7 nagród po $1000 do końca września. Twoje plany i marzenia w Credit Union do spełnienia. A teraz zapraszam na kilka wiadomości z Polski przygotowanych przez telewizję Trwam. Ewa Kopacz próbuje za wszelką cenę zapewnić Platformie Obywatelskiej zwycięstwo w nadchodzących wyborach. Równocześnie naraża się partyjnym baronom, których pozbawiła jedynek na listach wyborczych. Zastąpili ich mało znani działacze partyjni. Wczoraj przez prawie 10 godzin Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej poprawiał listy wyborcze zaproponowane przez poszczególne regiony. Ewie Kopacz nie spodobało się to, że na pierwszych miejscach znajdowali się politycy zamieszani w aferę taśmową, a także partyjni baronowie. Ostatecznie przyjęto propozycję premier. Ja jestem przekonana, że listy, które zaproponowałam, które zostały zaakceptowane przez Zarząd Krajowy, to listy dobrej zmiany i mądrej kontynuacji. Nowe listy są dość zaskakujące. Tylko 6 regionalnych liderów z poprzednich wyborów może liczyć teraz na jedynki na listach. Pozostałych 35 Ewa Kopacz przesunęła na niższe pozycje. Jak sama nazwa wskazuje, Platforma Obywatelska należy do obywateli, a nie do aktywu partyjnego, nie do aparatu partyjnego. Sama Ewa Kopacz wystartuje z jedynki w Warszawie. Na drugim miejscu będzie Andrzej Halicki. W okręgu podwarszawskim jedynkę otrzymała Małgorzata Kidawa-Błońska, a dwójkę doradca premier Michał Kamiński. W Poznaniu jedynkę stracił Rafał Grupiński, zastąpi go sportowiec Szymon Ziółkowski. W Gdańsku z pierwszego miejsca wystartuje wioślarz, obecny minister sportu Adam Korol. Minister zdrowia Marian Zembala dostał pierwsze miejsce w Katowicach, a rzecznik prasowy rządu Cezary Tomczyk w Sieradzu. Trochę jak ta pionki na szachownicy. No ten tu, ten w inne miejsce, ten z pierwszego miejsca na drugie, ten z drugiego na pierwsze. Ale nic to nie zmienia tak naprawdę. Platforma Obywatelska jest cały czas tą samą partią, skompromitowaną 8 latami rządów, skompromitowaną aferami. W Krakowie na czele listy znalazł się warszawiak Rafał Trzaskowski, z kolei związany z Dolnym Śląskiem. Wicepremier Grzegorz Schetyna będzie startował z Kielc. Niewykluczone, że w ten sposób Ewa Kopacz chce osłabić jego pozycję. Wrześniowe referendum oraz jesienne wybory coraz bliżej. W Niepokalanowie krucjata różańcowa za ojczyznę
oraz Społeczny Ruch Kontroli Wyborów zorganizowały konferencję w celu rozpowszechnienia świadomości na temat prawidłowego przebiegu obu tych głosowań. To już czwarta konferencja Powstań Polsko. Spotkanie poprzedziła modlitwa różańcowa oraz msza święta za ojczyznę, której przewodniczył ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz. Kościół po prostu zabiega o to, żeby w życiu publicznym, ale w ogóle w życiu człowieka, jak najwięcej było miejsca naprawdę, jak najszersza przestrzeń, której by prawda dawała sobie znać, bo to siłą rzeczy wtedy będzie też nas uwalniało tych różnych kłamstw, kłamstewek, no i różnego rodzaju tych rzeczy, które są dla nas no właśnie nie do przyjęcia ze względu na to, że odbiegają od rzeczywistości, bo prawda to nic innego jak rzeczywistość, a autentyczna rzeczywistość taką, jaką jest. Uczestnicy konferencji debatowali nad wyzwaniami stojącymi przed wrześniowym referendum oraz październikowymi wyborami parlamentarnymi. To w ramach wszystko działań kontrolnych wobec wyborów. Jednocześnie działamy na płaszczyźnie już ruchu kontroli władzy, czyli tworzymy własne struktury stowarzyszenia. Chcemy uruchomić sieć mediów społecznościowych, obywatelskich, których zadaniem będzie nadzorowanie, co się w danym powiecie dzieje. Tak, żeby mieszkańcy wiedzieli, jak zachowują się ci ludzie, którzy zostali wybrani albo chcą być wybrani. Powód jest jeden, brak zaufania do systemu wyborczego. To, że z wyborami jest dużo nie w porządku, no może nazwijmy to w ten sposób, a wręcz są fałszowane, no wiadomo było już od wielu lat, a ostatnie wybory samorządowe udowodniły społeczeństwu praktycznie całemu, że jest niemożliwością, by w jednym województwie ilość nieważnych głosów była około 40, a średnia w całej Polsce rzędu 20%. Uczestnicy konferencji podkreślali, że jako obywatele musimy przypilnować wyborów na każdym etapie oddawania i liczenia głosów. Wszystko po to, aby ustrzec się przed fałszerstwami wyborczymi. 9 sierpnia to ważny dzień dla franciszkanów. To 24. rocznica męczeńskiej śmierci ojca Zbigniewa Strzałkowskiego i ojca Michała Tomaszka, którzy zginęli za wiarę podczas pobytu na misjach w Peru. Ojciec Zbigniew Świerczek znał męczenników osobiście, studiował z nimi w Wyższym Seminarium Franciszkanów w Krakowie. Byli przede wszystkim ludźmi słowa, ludźmi, którzy traktowali poważnie swoje życie zakonne, franciszkańskie, którym zależało naprawdę, żeby ten ideał świętego Franciszka poznać, żeby nim żyć. Znaki heroicznego życia i śmierci za Jezusa został rozpoznany i potwierdzony przez Kościół. Męczennicy działali na wielu polach, krzewili wiarę i angażowali się charytatywnie i społecznie. Zostali uprowadzeni i zamordowani przez terrorystów z komunistycznego ugrupowania Świetlisty Szlak. Organizacja ta chciała w 100% kontrolować państwo. Oskarżenie, które sformułowali terroryści, było bardzo jednoznaczne. Bracia zginęli za to, że głosili Ewangelię, religia jest opium dla ludu, usypiali poprzez swoją działalność katechetyczną, ewangelizacyjną, usypiali czujność rewolucyjną w narodzie i stąd zapadł wyrok śmierci. Więc tutaj mamy jednoznaczny wyrok wskazujący na męczeństwo za wiarę. Od wyznaczonej przez ojca świętego Franciszka daty beatyfikacji sług bożych dzielą nas już tylko 4 miesiące. W przyszłym roku będziemy już czcić jako błogosławionych. Do tej pory mogliśmy się modlić jedynie prywatnie, a już od 5 grudnia będziemy mogli liturgicznie wspólnie z wiernymi w kościele ich wspominać. Dziś Pariakoto stało się miejscem pielgrzymek wiernych z całego świata. Wiele razy tam jeździłem, nawet z młodzieżą, żeby właśnie też im jakoś pokazać czy przedstawić, żeby poznali właśnie tych męczenników i miejsce, gdzie oni zginęli. Pariakoto dziś otworzono sarkofagi, w których złożone są ciała męczenników w celu pobrania cząstek do relikwiarzy.